Prawdziwym, ale byłem bliskim współpracownikiem no, takiego najsłynniejszego pisma studenckiego, filologicznego, literackiego, które w latach 60. 70. wychodziło we Wrocławiu. To była Agora, której szefem był Lothar Herbst, mój troszkę starszy kolega, późniejszy długoletni naczelny redaktor i dyrektor rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu, już niestety nieżyjący. No więc kiedy patrzę na wasz klik, no to oczywiście zazdroszczę, zazdroszczę, jakich byście dożyli państwo czasów, w których no, możecie wydawać gazetę na najwyższym technicznie poziomie profesjonalnym, prawda? No to jest piękne, nowoczesne czasopismo i tutaj wszystkie te komplementy techniczne mogę przekazać przy okazji tego wywiadu czy tej rozmowy. Natomiast to, przez co myśmy musieli w tamtych czasach przechodzić, no to tak metaforycznie mogę powiedzieć, że to była droga przez mękę. Zaczynając oczywiście od cenzury, bo oczywiście wszystko, co było w Polsce wydawane, musiało przejść przez cenzurę. No a potem się zaczynały kłopoty techniczne. No przecież myśmy to produkowali w bardzo prymitywnych warunkach technicznych. Ten świeży numer Agory, którym no, cieszyliśmy się w sposób zupełnie niezwykły. On no nie chcę powiedzieć, jak śmierdział, bo to nie był zapach nieprzyjemny, ale czuć było tę farbę, tę parafinę, bo to, no odpowiadam, to było no bardzo prymitywnymi środkami wytwarzane. No ale sercem, prawda? Kiedy dzisiaj do tych numerów Agory po 30-40 latach zaglądam, to przecież połowa liter jest w ogóle nieczytelnych, wyblakłych, prawda? No jakość papieru, czcionki, drukarskie. W pogrzebie Lothara Herbsta powiedziałem, przemawiając, że ja z tych tekstów wtedy tam drukowanych, a to jakiś reportaż z pobytu chóru w Holandii i też w tym turnieju wziąłem udział, czy jakieś pierwsze recenzje takiej czy innej książki, one mnie chyba wtedy, 20-latka, no bardziej cieszyły niż habilitacja czy doktorat, zachowując odpowiednie proporcje.